Jesteśmy ponownie. Ewa i Wojtek, Stowarzyszenie Ewolucja. Od nich zaczynamy, ruszamy z grubej rury, bo nie mamy niestety czasu na przyjemności. Nie spotkaliśmy się tu dla przyjemności, choć przyjemnością na pewno dla nas będzie i ten program, i ta rozmowa. Ale przede wszystkim mamy do wykonania misję. Witam Cię, Ewo. Witam serdecznie widzów. To może w takim razie zaczniemy od tego, że się przedstawimy, tak? Ewa i Wojtek. Reprezentujemy Stowarzyszenie Ewolucja. Stowarzyszenie, które działa w ramach Głosu Obywatelskiego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I tak przy okazji, korzystając z tej okazji, że jesteśmy na antenie, to ja bym bardzo chciała pozdrowić fantastyczny zespół koordynatorów badach z całej Polski. Słuchajcie, to, co jest ważne w tej chwili. Chcielibyśmy się z Wami podzielić, opowiedzieć o swoich ostatnich działaniach na forum samorządu gminnego, tutaj naszego lokalnego. Związane to jest ze złożoną przez nas petycją dotyczącą powstrzymania segregacji sanitarnej. Tak? To jest bardzo naprawdę ważny temat dla wszystkich, również dla tych, którzy sobie z tego nie zdają sprawy. Oddam teraz głos mężowi, dlatego że on to głównie zajmował się jakby procedowaniem tego, wydzwanianiem wszędzie, więc bardziej szczegółowo będzie w stanie o tym opowiedzieć. Witam wszystkich, nazywam się Wojtek i w naszym stowarzyszeniu jak gdyby do mnie należy ta działka taka formalno-prawna i o naszym pieski się wydają. Wojtku, witam Cię czołem. Zanim przejdziemy do tematu, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że to, co mi wysłaliście, treść tej uchwały Rady Gminy w Pozedrzu, ona będzie, prawda, przepraszam Pana operatora tutaj, ona będzie za chwilę umieszczona w komentarzu. To chyba będzie w opisie albo w komentarzu, tam możecie, drodzy Państwo, szukać. To chyba będzie ważne, bo Ty będziesz mówił o tej uchwale, będziesz mówił o jej historii. No właśnie, to już to chciałem zaznaczyć, że to jest dla mnie oczywiste i na pewno to zrobimy. Dobrze. W miesiącu, to już przechodzę do tematu, w miesiącu grudniu złożyliśmy petycję do naszej Rady Gminy z projektem ustawy. Wiele głosowiczów zna tą petycję, bo to była petycja, którą rozpowszechniała Senat i pan Grzegorz Braun. To była najkrócej mówiąc tytuł tej petycji Stop segregacji sanitarnej obywateli. I nie tylko złożyliśmy tą petycję, ale też no, jak gdyby nadrobaliśmy, co się z nią dzieje. I gdy jak gdyby dowiedzieliśmy się, że Komisja do Spraw Skarg i Wniosków Petycji w naszej Radzie ma zamiar negatywnie zaopiniować przyjęcie tej petycji ze względu na to, że doszukali się jakiegoś tam błędu formalno-prawnego, wystąpiliśmy do Rady Gminy, żeby, no jeśli chcą odrzucić ten nasz poczekaj projekt... Poczekaj chwileczkę, Wojtku, bo coś się rwie. Oczywiście petycję za chwilę zamieścimy w komentarzu, tak, którą dostałeś. Coś się rwie, Wojtka. Dajcie mi znać, moi drodzy, czy mnie również rwie, czy tylko rwie naszego widza, naszego gościa. Dzisiaj bardzo Was proszę, powiedzcie mi o tym. Przerywa gościa. Mnie też rwie? Przepraszam Cię, Wojtku, ale my generalnie mamy tutaj dosyć sporą wojnę techniczną. Jak już nie jest wojna techniczna, to nas po prostu zdejmują. Nie wydaje mi się, żeby to od nas był problem, bo przed chwilą skończyliśmy program i było wszystko idealnie. Więc skoczyła informacja chyba, że przyszedł kolejny program, komuś się nie podoba, że wilczy głos jest zbyt aktywny. Co to znaczy? Czyli musimy sobie zrobić przepięcie, reset, spróbujemy oszukać, bo to z YouTube'a znowu idzie. Z YouTube'a nam znowu idzie problem. Musimy się minutę zresetować, przerwać i za chwilę, Wojtku, wrócimy do tego. Bardzo Cię proszę, zostań z nami. Dawaj. Okej, idziemy. Jesteśmy, tak?
Jesteśmy ponownie. Proszę Was teraz o szybkie komentarze, informacje, czy mnie słychać. Jeśli się okaże, że mnie dobrze słychać, oddaję ponownie głos Wojtkowi i mam nadzieję, że zyskaliśmy chwilę czasu, zanim się zorientują ci, którzy ewidentnie nas nie lubią. Jesteśmy, okay. jesteśmy. Paweł mówi, że okej. Okay. Paweł mówi, że okej. Okay. Gośka, okay. Też, Andrzeju? To jedziesz, teraz ty. Nas dawaj. Słychać? Tak, dawaj. No to przerwaliśmy na tym, w tym momencie, kiedy mówiłem, że my dowiedzieliśmy się, że ta komisja do spraw skarg, wniosków i petycji chce negatywnie zaopiniować tą petycję, wystąpiliśmy z takim stanowiskiem, że skoro nie chcecie przyjąć naszej petycji i naszej uchwały, podejmijcie działania jako radni własne, tak? I przyjmijcie swoją uchwałę, czy no cokolwiek zróbcie, żeby bronić swoich obywateli, swoich wyborców, że no po to przecież jesteście i nie, żebyście nie zgadzali się na łamanie prawa. No użyliśmy tam dużo różnych jeszcze innych argumentów, no i efekt był taki, że jednogłośnie no radni przyznali nam rację, że no nie może być przyzwolenia na to, co się dzieje i rzeczywiście uznali, że powinni wystosować, przyjąć uchwałę w formie apelu, takiego protestu, który będzie wysłany do premiera i do marszałków Sejmu i Senatu. Ten dokument nie jest długi, może ja, Andrzeju, go przeczytam, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. On będzie również zamieszczony w opisie filmu, tak? On będzie również zamieszczony, ale dawaj, czytaj go oczywiście. Dobra, już czytam i treść tego apelu radnych. Kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje coraz bardziej ożywioną dyskusję, a w przestrzeni publicznej podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. Wątpliwości budzą także coraz częściej pojawiające się zapowiedzi różnicowania obostrzeń sanitarnych dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Wobec powyższych faktów uważamy, że wiele osób, w tym mieszkańców gminy Pozezdrze, może być narażonych na poważne restrykcje i utratę przysługujących im praw. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Za niedopuszczalne uważamy podejmowanie przez władzę mającą wpływ na kształtowanie prawa w Polsce i punkt 1. Jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych sfer życia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 2. Wywieranie presji medialnej zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. Punkt 3. Stosowania praktyk szantażu w celu przymuszania obywateli, w tym służb medycznych, mundurowych czy innych, do zaszczepiania się szczepionką przeciw wirusowi SARS-CoV-2 pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. Poprzez te działania rozumiemy stworzenie regulacji prawnych ograniczających konstytucyjne zagwarantowane wolności i prawa człowieka, kierowanie medialnych komunikatów, których treść może wywoływać poczucie zastraszania i lęku oraz służyć wywierania presji psychicznej celem przymuszania do określonych działań, wywierania medialnej presji ukierunkowanej na przyzwalanie do stosowania różnorodnych form segregacji polskiej społeczności. Wyrażany brak zgody na wyżej wymienione praktyki, które godzą w konstytucyjną gwarancję wolności i praw człowieka w demokratycznym państwie. Koniec tutaj w tym momencie jest tego apelu. I my ze swojej, no bardzo się ucieszyliśmy, pogratulowaliśmy swoim radnym, że dotrzymali słowa, no i że taką postawę prawdziwych przedstawicieli swoich obywateli tutaj przyjęli. I też rozpowszechniamy tą umowę, ten apel wśród mediów miejscowych. Oprócz tego rozsyłamy ją do sąsiednich gmin, żeby wzięli przykład z naszych radnych i przyłączyli się do apelu. I mamy też prośbę do wszystkich głosowiczów, żeby też ten apel rozpowszechniali, żeby wysyłali go do swoich radnych z wnioskiem o przyłączenie się do niego. Bo no, łatwiej jest już jak gdyby przyłączyć się do jakichś działań, jakiejś idei, która jest, niż stworzyć ją od nowa. I no, myślę, że to jest też taki moment na sprawdzenie i weryfikację tych radnych. Też apeluję, żebyśmy rozmawiali z radnymi, bo często wśród tych radnych są osoby, które mają poglądy podobne do nas i tak naprawdę
no jeśli nawet nie, no, nie może kolokwialnie mówiąc ich na swoją stronę przeciągniemy, to są to osoby, z którymi możemy współpracować, tak, czy jakieś sojusze tworzyć. Wchodzę ci w słowo, to mi ucieknie komentarz. Krzysztof Dąbrowski pyta, proszę podać, gdzie został zamieszczony ten apel do radnych na stronie BIP gminy i tu znak zapytania, tam zamieściliście tak, ten apel? Tak, miał być, to jest świeża sprawa, bo to jest 1 marca, ale 2 marca już miał być zamieszczony, już został wysłany też, już był artykuł o nim w gazecie olsztyńskiej, tutaj największej takiej miejscowo, wiesz, gazecie i tak, tak, ten apel miał być na stronie tego biuletynu informacji publicznej gminy też zamieszczony. I właśnie wracając jeszcze do tego tematu, musimy, słuchajcie, no, te nasze działania tutaj na dole są bardzo istotne, nie? Bo samo wysyłanie różnych tych petycji nie ma sensu, jeśli potem nic za tym nie idzie, tak? Jeśli coś wysyłamy, pilnujmy tego, rozmawiajmy z radnymi, jak gdyby tą sprawę doprowadzajmy do końca, bo to ma sens. Często radni, oni nic nie czują za sobą żadnej siły. Jeśli nie czują wsparcia, zaplecza, to się sami też nie wychylają, jak gdyby i tak, jak nie ma tego nacisku, bo to jest, wiesz, tak, wiecie, tak jakbyśmy no, chcieli wygrać wojnę w ten sposób, że wszystkie nasze kompanie czy tam bataliony siedzą w koszarach przy Netflixie, przy chipsach, a wysyłamy jednego jakiegoś sierżanta na front, tego przysłowiowego radnego i liczymy, że on tam będzie za nas wszystko robił i załatwiał, tak? I strata jest taka, że skoro my jesteśmy obojętni, my nic nie robimy, nam niczym nie zależy, to dlaczego uważamy, że ten radny, który nas reprezentuje, on będzie to robił? Skoro on jest przedstawicielem takich osób, jak właśnie ci obywatele, którym na niczym nie zależy, to jemu też nie będzie zależało. Więc dużo zależy od nas. To, co robimy, czy jesteśmy aktywni. Poza tym właśnie wracając do tej idei, że jeśli chcemy zaistnieć za 2 lata w czasie tych wyborów samorządowych, nas musi być już widać dzisiaj. Bo za 5-12, jak tam się zaczniemy jak gdyby organizować, to będzie za późno. Dzisiaj musi nas być widać jako watachy, musi nas być widać w gminach, musimy podejmować jakieś działania, musimy być obecni już teraz w tych gminach. I to jest no, ważne, żebyśmy w ogóle mieli jakiś wpływ na cokolwiek się tutaj w tych małych naszych ojczyznach dzieje. Mm-hmm. Nie wiem, coś Ewunia, może chciałabyś jeszcze... No nie, bo ja bym tylko tyle jeszcze od siebie dodała, że po prostu wydaje mi się, że jest czas przestać narzekać, że my niczego nie jesteśmy w stanie zrobić, przestać zrzędzić, oczekiwać, że ktoś coś za nas zrobi i zacząć po prostu działać na swoim terenie i prostować ten chory system. Bo naprawdę miejmy pewność, że nikt tego za nas nie zrobi. To jesteśmy my. Teraz ci ludzie, którzy nas słuchają, można ich podzielić na jakby różne stopień zaangażowania. I to może być zaangażowanie w postaci lajkowania na fejsie, to może być zaangażowania w postaci słuchania głosu obywatelskiego lub innych niezależnych telewizji, ale ludzie, ruszcie się po prostu do cholery. Po prostu ruszcie się, bo my naprawdę możemy bardzo wiele zdziałać, tylko razem. Jeśli więcej będzie takich ludzi działających, wiecie dlaczego jestem w watacha głosu obywatelskiego? Bo znam zajebistych ludzi, którzy naprawdę coś robią. Kilka razy próbowałam dołączyć do jakichś grup, i wydawało mi się, że tam po prostu ludzie są, żeby się bawić, żeby sobie gadać, żeby po prostu spędzać miło czas. To jest niczym innym się nie różniło, jak każdy inny forum. I w końcu wpadłam na swoich ludzi. Więc jeśli są tam jeszcze ludzie, którzy się wahają, czy dołączyć do głosu obywatelskiego, mój Boże, dołączcie. To chyba tylko tyle. I jeszcze przy okazji chciałabym też zaprosić nowe osoby, które są z okolic Giżycka, na nasze spotkanie watachowe jutro, czyli 6 marca. Zdaję sobie sprawę, że ze względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, to no, może niewielu nas będzie słyszeć, tak, bo jakiś czas zajmie to, żebyśmy się zorientowali wszyscy, że przesiedliśmy się teraz na inny kanał, ale gdyby ktoś nas słyszał, to zapraszamy jutro 6 marca na godzinę 18 pod kawiarnię prosto z Młynka. Mam też jeszcze ogłoszenie od NWI a propos
ogłoszeń dotyczących spotkań w VAT-ach, ale to nie wiem, czy ewentualnie mam to zrobić teraz, czy pod koniec programu. Nie, powiedz teraz, jak możesz, bo my będziemy mieli jeszcze trzech słuchaczy do wydzwonienia, także wyczerpmy cały temat, który mamy. Macie coś jeszcze przygotowane dla nas oprócz ogłoszeń? Nie, oprócz ogłoszeń nie, także możemy jakby skończyć jakoś, możesz podsumować ten temat, a po prostu później, no, ileś tam minut zajmie mi czekanie tych ogłoszeń, bo troszeczkę tego jest. Więc gdybyś mógł coś od siebie powiedzieć, bylibyśmy wdzięczni. No tu jest tylko pytanie, czy można skopiować ten apel, edytować i wysłać do radnych swojej miejscowości, gdzie to znaleźć? Słuchajcie, dokładnie o to nam chodzi. No można ten apel skopiować, pismo przewodnie, każdy może je napisać jako wniosek do swoich radnych o przyłączenie się do tego apelu, o reprezentowanie wyborców i w obronie ich konstytucyjnych praw. Wszystko. I potem, ale oprócz tego wysłania można też przecież porozmawiać. Słuchajcie, ci radni naprawdę często są zostawieni sami sobie, się nimi nikt nie interesuje. My nie jesteśmy nauczeni takiej samorządności, samostanowienia na tych najniższych, jak gdyby było, płatach samorządu. I mi się wydaje, że to tym cieniem takim też się kładą te czasy, kiedy byliśmy pod zaborami, potem była jedna okupacja niemiecka, potem ta radziecka. My w ogóle nie mamy w sobie takiej umiejętności, tej zdolności organizowania się na dole. I władzy bardzo to jest na rękę, że my jesteśmy tacy jak w marazmie tutaj wszędzie na dole, zobojętnieni. Jak są te wybory, to głosujemy na zasadzie albo z mojej wioski, to na niego zagłosuję, albo to znajomy znajomego. Często potem to się nasz kontakt z gminą kończy na cztery kolejne lata, nie interesuje nas nic. A tak nie może być. No jeśli chcemy coś zmieniać, no to zacznijmy cokolwiek tak robić, zacznijmy się interesować. Sprawdzajmy, o czym w tych gminach jest mowa, co tam się decyduje, jak to wygląda. Czy zawierajmy jakiś głos, wymagajmy od tych radnych, żeby stawali w naszej obronie, w naszych sprawach. Fajnie też nawiązałeś w tej poprzednim programie o tym, że przecież te szkoły, te urzędy gminy, to nie są jakieś urzędów tam i urzędników. To są nasze. Szkoła publiczna jest naszą szkołą. Tam są zatrudniani za nasze pieniądze dyrektorzy, nauczyciele. W urzędach urzędnicy to my mamy często taką mentalność, że jak tam wchodzimy, to na miękkich tam kolanach, my tam powinniśmy wchodzić jak do siebie, się czuć tam jak w domu. Ci tam ludzie są zatrudnieni dla nas. My tam możemy wchodzić i wymagać, możemy się do wszystkiego dopytywać, tak? Możemy różne rzeczy wnioskować. Radni też są dla nas, bo po to ich wybraliśmy. I to jest ważne, żeby po prostu trochę inicjatywy. Bo często jest tak, że właśnie jesteśmy wycofani o tym, że cokolwiek się nie dzieje, to się dowiadujemy po czasie, jak coś zobaczymy i się dziwimy, a czemu to na zasadzie tak zostało zrobione, a nie inaczej. Tak zostało zrobione dlatego, że jak był czas, kiedy było można zgłaszać jakieś tam wnioski, jak było można nad tym dyskutować, to my nawet o tym nie wiedzieliśmy, że coś takiego było. I potem zostaje nam marudzenie tylko. Więc Krzysztof Dąbrowski, tak, przepraszam, że wejdę ci w słowo, w twój apel. Krzysztof Dąbrowski pyta o doprecyzowanie. 9 lutego mamy posiedzenie Rady. Czy apel da coś, jak złożę go po posiedzeniu? Bo taką samą petycję złożyłem i została przez komisję uznana za niezasadną. Te petycje zostały oddalane, bo tam znajdowano błąd tam formalny, że często prawnicy gminni mówili, że oni nie mają mocy prawnej, żeby taką petycję przyjąć, że ona tam zbyt szeroko, tam jest taka rekomendacja do... No już nie będę w szczegóły wchodzić, ale to, że petycja nie została przyjęta, można napisać wniosek o to, żeby Rada pracowała nad własnym jakimś stanowiskiem, czy ewentualnie właśnie przyłączeniem się do tego apelu, bo to, że oni nie przyjmują jakiejś tam jednej petycji, nie znaczy, żeby nie podjęli działań w obronie swoich tak obywateli, w obronie praw obywatelskich, bo no po to są naszymi przedstawicielami. To niczego nie zamyka, że jakaś tam jedna petycja została odrzucona. Można spokojnie nawet skopiować ten apel radnych i wysłać go jako przykład, tak, że weźcie przykład z radnych gminy Pozerze, którzy stanęli w obronie swoich obywateli i przyłączcie się do tego apelu. Nawet nie musicie tworzyć innego. Można wcześniej zadzwonić przecież tam też do przewodniczącego czy przewodniczącej rady gminy, porozmawiać o tym, czy nawet właśnie
My nawet często nie wiemy, kto jest radnym, a to może być nasz sąsiad z zapłotu, albo tam z drugiej strony wsi, czy nawet jak mieszkamy w mieście, to z klatki bloku obok. Wystarczy czasami porozmawiać. Się może okazać, że on ma takie same poglądy i przyzna nam rację. I że będziemy mieli kogoś, przez kogo będzie można na przykład tam pewne sprawy próbować składać i zmieniać. Przede wszystkim no, trzeba trochę jakiejś takiej aktywności, tak? I starań. Ale ten apel jak najbardziej można przesyłać z wnioskiem o to, żeby się radni do niego przyłączyli. Super. Super. Czy macie jeszcze coś do dodania? Nie, to wszystko. Tylko to, żeby ludzie zaczęli działać. Tak, bo posłuchajcie, posiadanie poglądów patriotycznych nie czyni z nas patriotów, bo same poglądy, czy tam na COVID-a, czy w ogóle na różne inne sprawy, to jest nic, jeśli nie będziemy cokolwiek w tym kierunku robić i tego świata próbować zmieniać, tak? Krzysztof Dąbrowski jeszcze tu dopisał taki komentarz, że rozumiem, że lepiej apel do radnych niż oblewanie ich gnojówką, bo taki miałem jeszcze dzisiaj plan. Ja tego nie skomentuję, Krzysztofie. No. Nie mogę się do tego ustosunkować, ale to też nie jest zły plan, może tak powiem. A ja zadam pytanie, a czy ty kiedyś tam, Krzysztofie, rozmawiałeś z którymś z radnych no. I w ogóle... Czy inni głosownicze jakieś zrobili próby, żeby porozmawiać? W najnormalniejszy sposób zapytać, jakie ma zdanie, tak? Na całą pandemię, na te różne obostrzenia i tak dalej. No widać, że Krzysztof tutaj nawet z wpisów parokrotnie podjął już próbę różnego rodzaju interwencji, więc to akurat chyba mamy jasne, że on tutaj już wchodzi w jakiś etap histerii, bo też musimy wziąć pod uwagę to, że może macie szczęście i w Pozerzu trafili wam się lojalni, wartościowi, nawet można użyć tego słowa patrioci. Są pewnie tereny w Polsce, które są zabetonowane. Co nie zmienia postaci? Tak jak powiedziałeś, Wojtku, Ewa ci wtóruje, że działać musimy, próbować tych ludzi wyciągać, pojedynczo nawet, żeby mieć emisariusza swojego i próbować z nimi dyskutować. Na pewno, o, Krzysztof odpowiedział, że nawet został sołtysem. Super, słuchaj, w tych mniejszych miejscowościach, w tych mniejszych gminach, gdzieś tutaj na bardziej peryferyjnych, jest o tyle łatwiej, że radni te mandaty nie uzyskiwali z takiego nadania partyjnego. Tutaj w tych gminach, na wsiach to często powstawały jakieś komitety społeczne wokół czy organizacji tam pozarządowych, czy jakieś małe się tworzyły tam grupy, często w ogóle nie związane z partiami i nie ma takiej w tych radach jak gdyby narzuconego z góry tam trybu, tam jak oni mają głosować. Więc na pewno jest na prowincji łatwiej, ale no trzeba to próbować zmieniać i no mamy 2 lata na to, żeby się przygotować do tego. Jasne. Słuchajcie, tak jak Andrzej powiedziałeś, my nie będziemy się mądrzyć, bo może trafiliśmy po prostu, na pewno trafiliśmy na fajnych, mądrych ludzi, tak? Nie zmienia to faktu, żeby nie próbować. Oczywiście, oczywiście. No, to teraz mogę ewentualnie, jeśli możemy przejść dalej, to po prostu ogłoszenia... Tak, mogę zacząć z ogłoszeniami. Tak, proszę bardzo. Tak. Okay, dobra. To tak, spotkanie w Atachy Myślenice i okolice, niedziela, 14 marca, godzina 12. Ulica Zdrojowa 9, Strzelnica Sportowa. Watacha Bielsko-Biała, sobota, 13 marca, godzina 12. Zapraszam na huczną biesiadę i dyskotekę wolnych ludzi. Spotkanie Bielskie Błonia, do zobaczenia. Tak mam napisane. Spotkanie Watachy Radomskiej, sobota, 6 marca, godzina 16.30. Zbiórka przy pomniku Malczewskiego, ulica Malczewskiego. Spotkanie Watachy Śląskiej, Stowarzyszenia Śląski Ruch Oporu Chorzów. Park Śląski, niedziela 7.03, godzina 10.30. Zbiórka na parkingu galerii AKS, ulica Parkowa 20, obok ronda wjazdu. Będzie ognisko i będzie ciepło. Następne. Rynek w Katowicach. Marsz o wolność. Sobota, 6.03, godzina 12. Będzie tam dużo znanych osób. Spotkanie Opole. Rodzinny Marsz Wolności. W sobotę 6 marca o godzinie 12. Start ulica Krakowska 45/47 w Opolu. Dom Towarowy Ziemowit. Spotkanie Watachy Śląskiej. Zagłębie, czyli z miast i ich okolic.
7 marca o godzinie 15. Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czelać, Jaworzno, Chrzanów, Sławków, Bukowno, Siewierz, Zawiercie. Miejsce zbiórki Sosnowiec, Park Kazimierz, Brunona, Jasińskiego 2A. Oficjalne spotkanie w Puławach dnia 6 marca, sobota, godzina 15, miejsce Park Czartoryski koło domu Gotyckiego. Łódź, spotkanie nowych członków w sobotę 6 marca o godzinie 12 na zdrowiu w Parku Przywódce koło wejścia do budynku Luna Parku. Zapraszamy serdecznie, koniec ogłoszeń. Fajnie. Bardzo Wam dziękuję, Ewo i Wojtku. Świetna to informacja jest w tej szarej, a czasami ciemnej rzeczywistości, czarnej wręcz jak smoła. To jest jakiś pierwiosnek, który być może przynosi nam właśnie wiosnę. Może jeszcze nie tej wiosny, ale na przestrzeni może najbliższych miesięcy pokaże, że jest grupa ludzi, którzy stanowią opór i to są nie tylko ludzie związani oddolnie, całkowicie, tworzący coś nowego, ale to są też ludzie, którzy są w jakiś sposób w strukturach. Ja bym na razie nie liczył na strukturę władzy tej centralnej, ale w strukturach, to o czym mówimy od kilku tygodni albo miesięcy, w strukturach lokalnych myślę, że takich ludzi znaleźć możemy i to jest nasze kolejne zadanie. Wyławiajmy ich, zarzućmy wędkę i starajmy się ich wyciągnąć, bo to są nasi sąsiedzi, to są nasze rodziny, to są ludzie, których bezpośrednio czujemy i z którymi niestety tę niedolę będziemy dzielić. Niech się do tej naszej walki przyłączą. Tu Aleksander pisze, że na prowincji droga do władzy prowadzi przez OSP. Pierwszy raz kilka miesięcy temu na tej antenie powiedział, na antenie Głosu Obywatelskiego, ale powiedzmy, że to jest to samo, powiedział o tym Zbyszek Modrzejewski. To jest bardzo słuszna uwaga. Dziękujemy Ci za to i o tym też pamiętajcie, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za te wspaniałe informacje. Mam wrażenie, że Ewa i Wojtek z Ewolucji będą nam przedstawiać dość często tylko takie pozytywne informacje budujące nas na duchu i pokazujące, że ten mur w niektórych miejscach zaczyna się po prostu kruszyć. To ja jeszcze ostatnie zdanie w takim razie powiem. Na pewno są jeszcze stowarzyszenia, które nie dołączyły i muszę przyznać, że to, że nie jesteśmy tylko lokalnym stowarzyszeniem, ale że działamy w Watachach, daje nam naprawdę zajebisty power. Także warto. Bardzo Wam dziękuję za te słowa. Bardzo Wam wszyscy dziękujemy za te słowa. Moi drodzy, no dziś, tak jak wspomniałaś, niewiele osób nas ogląda, bo po prostu nie potrafią nas znaleźć, ale te programy zostaną wrzucone do Głosu Obywatelskiego i wtedy ta informacja pójdzie w świat. Póki co, wszystkiego dobrego, a ja się będę łączył z następnym słuchaczem, słuchaczką. Dziękuję bardzo, w kontakcie, hej. Dzięki, cześć. O, meldują się już co niektórzy, że już u nas są. Kochani, ja w takim razie przechodzę do kolejnego telefonu. Tym razem porozmawiamy z Kasią z Krakowa. Odwrócimy trochę kolejność. Potem będziemy rozmawiać z naszym głosowiczem ze Szwajcarii. Opowie nam kilka ważnych rzeczy. I kolejnym naszym rozmówcą będzie Piotr, który powie o manipulacji, wręcz hipnotyzowaniu i technikach hipnotyzowania. No to witajcie, kamraci. Witajcie, Wilczki. Witamy Cię, Kasiu. Już zmieniamy opis i widzisz, która jest godzina, a my jesteśmy tak naprawdę na początku programu. Także ruszaj z tym, co dla nas przygotowałaś. No ja muszę wziąć parę oddechów, bo bardzo były bulwersujące te tematy, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo mnie to zemocjonowało. Cośmy słyszeli w poprzednim programie i w tym. No ale na tym to polega. Ja przygotowałam na dzisiaj taki komentarz, który może nie nawiązuje do tego, o czym była mowa wcześniej, ale niemniej jednak mam wrażenie, że trochę porządkuje pewne fakty. Zauważyliśmy wszyscy, że ruch w Watach jako ruch społeczny się dosyć dynamicznie rozwija. Mamy dużo nowych zwolenników, ale też mamy coraz więcej ataków, krytyki, nieczystych zagrań zarówno z zewnątrz, jak i z naszych szeregów. Więc doszłam do wniosku, że przyszedł czas, żeby uporządkować pewne tematy. Przedstawię mój punkt widzenia. Zaznaczam z góry, że jest to punkt widzenia bez żadnych pretensji do wygłaszania jedynego słusznego poglądu. W mikrofonie Głosu Obywatelskiego każdy może przedstawić swoją wizję Polski i zasad
wspólnego życia społecznego, a batahy mogą to ocenić. Zaczynam od celu i sposobu działania watah. Dużo ludzi mnie pyta, co to są te watahy, na czym to polega. Ja tak co czuję, że watahy tworzą się po to, żeby odrodziło się to, co nam zostało zabrane, czyli więzi międzyludzkie, solidarność społeczna, wzajemne zaufanie, prawo do życia bez cenzury, prawo do rzetelnej edukacji, prawo do godnego życia, prawo do realizacji naszych celów życiowych we wspólnym działaniu, prawo do bycia i czucia się patriotami, wreszcie prawo do samostanowienia i współdziałania na polu zarządzania państwem. Razem w watahach możemy zrobić wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami w pojedynkę. A niestety lista odebranych nam wolności wydłuża się z każdym dniem realizacji programu określonego jako nowy porządek świata. I nie wszyscy są tego świadomi. Kto stoi za tym programem? Skrzętnie wdrażanym w życie przez przedstawicieli poszczególnych narodów, nie tylko naszego, uzurpujących sobie prawo do narzucania nam tych zmian w ramach zarządzania administracją państwową. Między innymi jest to Światowe Forum Ekonomiczne, zrzeszające w sumie mniej osób niż obecnie liczą sobie watahy. Jest to organizacja ponadpaństwowa, składająca się z multimiliarderów, którzy zdobyli swoje bogactwa dzięki wojnom, grabieżom, wyzyskowi słabszych państw, oszustwom, spekulacjom, lichwie i bezkarności. Kryminalny ślad tych pieniędzy wskazuje na mafijny charakter tej organizacji. Do niej dołączają albo w niej są grupa Bilderberg, Klub Rzymski, Klub Czysta i rozmaite wierchuszki różnych loży masońskich. Fizycznie jednak tych ludzi nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. Oni się starzeją, popadają w rozmaite zaburzenia psychopatyczne. Niestety mają wszystkie pieniądze świata i władzę nad mediami. Dlatego zastanówmy się nad tym, co my mamy, a czego oni nie mają. My mamy właśnie to, co jest zawarte w niepisanej idei watah. Mamy wartości nieśmiertelne. Takie jak Bóg, honor, ojczyzna, solidarność, duchowość, tradycje i historię, umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, wzajemne poszanowanie. Mamy gorące serca i wiarę, że skoro przetrwaliśmy zabory, okupację i komunę, to damy sobie radę z tymi psychopatami, którzy uważają się za bogów. Były wielkie imperia, faraonowie, Majowie, Aztekowie, Aleksander Wielki, Imperium Rzymskie, Napoleon, Imperium Osmańskie, leninizm, stalinizm, hitleryzm i inne izby. I one się wszystkie rozpadły ze śmiercią przywódców niczym domki z kart. A co pozostało? Na przykład pozostał kodeks Hammurabiego, prawo rzymskie, kodeks napoleoński. Przetrwały idee i próby stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Wszystkie te imperia miały rekusy, żeby utrzymać podlegających im ludzi na całym świecie w przekonaniu, musi być, że nie wolno się buntować. I tak się dzieje dzisiaj. Celem najwyższym tych psychopatów jest władza nad światem. I dlatego wszelkimi możliwymi środkami namawiają, że tak musi być. Polacy są jednak narodem, który ma w duszy bunt. Bunt przeciw wszelkim formom ucisku. Znalazłam taki hymn stary, jedną zwrotkę przytoczę. Boże Najświętszy, przetrwę wielkie cudy. Oddalej od nas klęski mordu boju, połącz węzłem wolności bratnie ludy pod jedno berło anioła pokoju. To nam w duszy gra. Nasza słowiańska dusza ma w sobie miłość do świata, do matki natury. Buntuje się przeciwko wszelkim wynaturzeniom. Każda dobra cecha ma jednak swoje słabe strony. Jesteśmy zbyt otwarci, zbyt naiwni, zbyt prostoduszni, ulegamy złym wpływom, przymykając oczy na wiele spraw dla świętego spokoju. Za późno czasami wyciągamy wnioski. Jak pisał Kochaniowski, cytowany tu wielokrotnie, mądry Polak po szkodzie, jeżeli prawda i tego nas bodzie, nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. A co jest szkodą dzisiaj? Dzisiaj szkodą jest NWO i poprawność polityczna. Czytaj,
zakłamanie, hipokryzja, tolerancja zła, akceptacja głupoty i niewiedzy. Mija już rok od ogłoszenia pandemii. Plandemii raczej, a nie pandemii. Cóż, była to kolejna doktryna szoku. Kolejna fałszywa flaga. Ale tylko nieliczni się budzą. I wśród tych nielicznych niestety są różne poglądy. Nie wszyscy obserwują ten proces gotowania żaby z zamiarem wyskoczenia z kotła, zanim temperatura nieodwracalnie zmieni strukturę białka. Ludzie widzą, że łódka przecieka, ale sobie mówią, co mi tam, woda jest ciepła. Szukają rozmaitych pretekstów, żeby nie podejmować radykalnych kroków. W 36 krajach na świecie zaplanowano na 20 marca akcję protestacyjną. A watahy są podzielone. Nie będziemy się narażać, nie warto, to nic nie da. Gdy żołnierze wyklęci opierali się komunie, społeczeństwo też uważało, że to nic nie da, że nie warto. Cwaniacy szukali korzyści we współpracy z komuną zamiast z nią walczyć. A dzisiaj bohatersko składają wieńce pod pomnikami. Stanąć w jednym szeregu z żołnierzami wyklętymi do walki z najwyższą formą komunizmu, jaką jest imperializm światowy, jest dużo trudniej niż wykrzykiwać cześć i chwała bohaterom. Pół roku temu sporo ludzi z Polski pojechało do Berlina na manifestację przeciw pandemii. Niektórzy mówili, co z tego, że liczba manifestantów przekroczyła 1 000 000 czy 2, że przyjechał Robert Kennedy Jr. z płomiennym przemówieniem. Co to dało? Ano dało, moi mili, bo dzisiaj adwokaci niemieccy oficjalnie oskarżają państwa niemieckie o działania na szkodę obywateli, o zagrożenie i utratę ich zdrowia oraz majątków, powołując się na najwyższy kaliber oskarżenia, jakim jest pozew o ludobójstwo. Norymberga dla polityków bezmyślnie wykonujących polecenia rządu światowego, którego nikt nie uprawomocnił do działania na skalę globalną, staje się realna. Pan premier rok temu obwieścił publicznie, że po pandemii już nic nie będzie takie jak przedtem. A cóż on, jasnowic czy sługus banksterów światowych? Znaważony rozwój nie schodzi mu z ust, odkąd został premierem po pani Szydło. Pani Szydło obiecywała restrukturyzację górnictwa, a pan Morawiecki robi holokaust górnictwa i przemysłu. To jest zdrada stanu. Dlatego tak atakuje prezydenta Łukaszenkę, bo ten białoruski mąż stanu reprezentuje własne interesy narodowe i odrzucił łapówkę od światowej banksterki. Nie dał się nabrać na bajkę o pandemii. Nasz poprawny politycznie premier ofiarował ponoć willę na Sackiej Kępie dla tej opozycjonistki cichodajskiej, czy jak ona się tam nazywa. To boli tych uzurpatorów, że ktoś działa dla dobra swojego ludu. Tak jak to było z pułkownikiem Kaddafim, który zrobił gigantyczną inwestycję w postaci akweduktu, gdy znaleźli pod Saharą największy zbiornik wody pitnej i pociągnął ten akwedukt aż do Trypolisu, pokrył panelami słonecznymi całe połacie Sahary, chcąc zmienić pustynię w rajski ogród. I trzeba było go zabić, bo proponował rezygnację z petrodolara na rzecz dinara afrykańskiego, żeby państwa afrykańskie mogły handlować między sobą jak swój do swego i uniezależniły się od obecnego neokolonializmu. Naloty naszych wspaniałych państw europejskich zbombardowały te instalacje fotowoltaiczne i rurociąg, zamieniły dostatni piękny Trypolis w ruinę, a kraj pogrążyły w chaosie wojny domowej. Do takiej Europy płacimy podatki. Taka Europa zmusza nas do zrobienia spisu powszechnego, który przypomina w treści spowiedź powszechną. Narusza nasze podstawowe prawa konstytucyjne do prywatności. Taka Europa chce wprowadzić podatki europejskie, podatek katastralny i inne. A ludzie z VAT-ach, niektórzy przynajmniej, mówią, że nie warto protestować. Nasi przyjaciele z USA, którzy są wielbieni przez naszych wybrańców narodu, ponowili ostatnio naloty na Syrię, gdzie wojna trwa od 2011 roku, pomimo że Syria nikomu nie zagraża i nikogo nie atakuje. Niedługo będzie 10 lat, jak trwa ta wyniszczająca wojna i 10 lat cierpień dla dzieci syryjskich, które zupełnie nie rozumieją, co się dzieje. Czy ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do destrukcyjnego charakteru NWO?
Pytacie się może, co ma wspólnego polityka na Bliskim Wschodzie czy sprawa Libii z naszymi watahami. Otóż moim zdaniem ma, bo obserwując działania globalistów, poznajemy ich po ich owocach. Dyskredytujemy ich głupie gadki o ochronie natury czy ochronie klimatu. Chcą zmniejszyć ilość ludzi na Ziemi? Niech dadzą przykład, robiąc sobie harakiri albo poddając się eksperymentalnym szczepieniom lub promieniowaniu 5G. Niech się sami żywią GMO, a nam niech dadzą wybór i niech się od nas odczepią. Na Discordzie są rozmaite komentarze negatywne w kwestii manifestacji 20 marca, ponieważ niektórzy uważają, że jakoby manifestacja 20 marca jest organizowana przez Justynę Sochę, no to jest powód, żeby na nią nie iść. Można lubić czy nie lubić takiej czy innej osoby, ale nie można tracić z oczu istoty sprawy. Nie wszyscy lubią pana Brauna, ale jego wystąpienie na Komisji Obrony Narodowej jest godne męża stanu i chwała mu za to. Jeśli pani Socha zostanie posłem, to możemy mieć pewność, że będzie patrzeć na ręce takim ludziom jak Szumowski czy Niedzielski. Jest wielu ludzi, którzy stają twarzą w twarz, stają się z jednej strony twarzą jakiejś sprawy, jak na przykład pan inżynier Tytko, który broni zasobów, ale stają twarzą w twarz z wrogami, z hejterami, z najrozmaitszymi ludźmi, którzy im robią im na złość. No bo prawda w oczy kole. Jedyny problem polega na tym, że będąc bez reszty zaangażowani w walkę o konkretną sprawę, nie widzimy innych równie ważnych spraw. Pamiętam, jak w 2017 roku byłam na konferencji Ogólnopolskiego Komitetu Ochrony Polskich Zasobów Naturalnych. I był tam między innymi lekarz. I powiedział z sarkazmem, co nam przyjdzie z tych zasobów, jeżeli nam dzieci wykończą szczepionkami, a ludzi wytrują skażoną żywnością. No, przykra refleksja, ale coś w tym jest. Oprócz watah rozwinęło się w kraju sporo inicjatyw, takich jak Stoliki Wolności, Zwolennicy Wiru, Wolni Ludzie od Zagórskiego, Kluby Konfederacji, mnóstwo ugrupowań na Facebooku pod rozmaitymi nazwami. Niektórzy mozolnie tworzą zręby nowych partii, próbują zaproponować nowe treści konstytucji. Wszystkie te działania są godne pochwały, bo rozbudzają i uaktywniają ludzi. I wszystkie mają wspólnego wroga. Wszystkie są rozwalane, kompromitowane, ośmieszane i do tego jeszcze zwalczają się wzajemnie. Oczywiście po to, żeby przypadkiem nie połączyły wspólnie sił. Rozwalanie grup antysystemowych jest przedmiotem działań bezpieki, bo na złodzieju czapka gorę, dlatego nie wolno nam się zwalczać wzajemnie. Moim skromnym zdaniem, kto pluje na konkurencję, jest podatny na działanie służb lub sam jest w służbach. Ludzie są różni, wychowani w różnych środowiskach, więc ich ogląd świata z definicji też się różni. W społeczeństwie mamy też różne ścieżki życiowe. Od klasztoru, poprzez wojsko, policję, urzędy, działalność zawodową, taką czy inną, działalność artystyczną. Ale wszyscy nadal się uczymy, wszyscy nadal kształtujemy swój światopogląd i rozwijamy się duchowo. Taki jest nasz cel w życiu. Jeśli mamy utworzyć nowe struktury, jeżeli mamy odbudować to, co wartościowe, wyszukać zdolnych, uczciwych ludzi, niezależnych od programów partii i narzucanych ideologii, to musimy przestać zwalczać się i wzajemnie krytykować. Nie mówić, że on czy ona jest taki czy siaki, tylko robić samemu coś wartościowego. Pokaż, że jesteś lepszy. Nie podszywaj się pod zaistniałą już strukturę i nie rozwalaj jej. Rób swoją, inną strukturę. Nie kradnij nazwy ani idei. Wara od watah. My mamy swoje zasady, nie boimy się, jesteśmy stadem i mamy swojego basiora. A wy, którym się tu coś nie podoba, twórzcie sobie gniazda, ule, ławice, roje, co chcecie. Razem w przyszłości stworzymy nowy ekosystem. Na koniec chciałabym jeszcze raz podkreślić, że NWO i te wszystkie prześladowania i ograniczenia wolności nie są nieuchronne. Nie musimy się im poddawać ani przyjmować ich na wiarę, że tak musi być. Ludzie się budzą wszędzie, na całym świecie. Na zakończenie proponuję wam obejrzenie filmiku
autorstwa Juliana Rose i Jadzi Łopaty, zamieszczonego na telewizji niezależnej u Zagórskiego. Tytuł tego filmiku jest Budujemy nowe społeczeństwo, które odrzuci pandemię. Pozwolę sobie zacytować przytoczone przez Jadzie Łopatę przysłowie arabskie, które pozwoli nam uszeregować nowo poznanych ludzi w pewne kategorie. Skupcie się, bo to jest inny sposób myślenia. Ten, kto nie wie i wie, że nie wie, jest głupcem. Tego unikaj. Ten, kto nie wie, ale wie, że nie wie, jest jak dziecko. Tego poucz. Ten, kto wie, ale nie wie, że wie, jest uśpiony. Jego obudź. Ten, kto wie i wie, że wie, jest mędrcem. Za tym podążaj. To by było na tyle. Dziękuję. Dzięki, Kasiu. Szkoda, że muszę prowadzić ten program, bo jesteś jedną z nielicznych osób na świecie, która potrafi mnie zakorkować swoją wypowiedzią. No, ale muszę się szybciutko ocknąć i bardzo ci za to dziękujemy. Prawdopodobnie wytniemy twoje wystąpienie, a na pewno jego część. Bo to jest klucz i to jest, można powiedzieć, taki mały hymn w atach, moi drodzy. Fajnie, że to uporządkowałaś, że o tym powiedziałaś. Wiesz co, mam jeszcze dwa telefony, więc jeżeli to jest wszystko, co miałaś do powiedzenia, ja się nie śmię i nie podejmę się komentarza tego, co powiedziałaś. Także pozdrawiam cię i do następnego razu. Czołem w atach. Bardzo ci dziękujemy, czołem. Kochani, nie ma już z nami Kasi. Jak ja się mogę bać kogokolwiek, czegokolwiek, jak ja mam takie wadery w watasze. Wszyscy ci, którzy chcecie nam zrobić krzywdę, wysadzić nas w powietrze, podszywacie się pod nas, chyba w tej chwili zrozumiecie, że jedynym, co możecie zrobić, to nas poprosić, żebyśmy zdjęli gacie i żebyście nas pocałowali w gołą dupę. Takie przesłanie do was. Dzwonię dalej. Będziemy rozmawiać ze Szwajcarią i posłuchamy, co w Szwajcarii mają nam do powiedzenia. Dzwonię. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobre połączenie. Halo? Czołem, słuchacz ze Szwajcarii. Tak się podpisujemy, tak się umawialiśmy. Tak. Witam pana Andrzeja, witam słuchaczy. I teraz tutaj zrobimy taką ekskursję poza Polskę, poza Zachód, tak? Czyli tak głównie też do Azji, tak? Może najpierw. Znalazłem ciekawe informacje, tak? Jest taka strona prowadzona przez Oxford, przez uniwersytet. To jest takie coś, jakby oni pokazują, ile ludzi się już wyszczepiło w danym kraju na świecie, tak? I statystyki pokazują do tego. I ja podam najpierw stronę, żeby to nie było, że tutaj są jakieś spiski, tak? I to jest ourworldindata.org/covid-vaccinations. I oni zbierają nasze dane teraz, tak? Jak się te kraje wyszczepiają, tak? I Polska nawet dosyć przoduje w tych szczepieniach, tak? Na tej stronie, jak się naciśnie na table, to będzie ta tabelka, gdzie są te wszystkie poszczególne kraje wyświetlone. I teraz mam tą tabelkę przede mną na przykład, tak? I tutaj widzę na przykład, że w Polsce się wyszczepiło i już powiem, tutaj mamy na 3 marca mamy 9,6 podanych szczepionek na 100 ludzi, tak? Tak, czyli jakby tak po jednej dawce dawali, tak, to by znaczyło, że prawie 10% w Polsce się wyszczepiło, tak?
A jak przyjmiemy, że tutaj dali dwa dawki na jednego człowieka, jak tak na końcu to ma niby wyglądać, to by to było jakoś około 5% ludzi, tak? Ale to się też zgadza z tym, co podaje gov.pl, tak? Czyli ministerstwo, tak? To na 26 lutego informacja podaje, że z gov.pl, że wyszczepiło się w Polsce 2 miliony ludzi pierwszą dawką, a drugą dawkę już podano 1 milion osobom, tak? Czyli tak naprawdę zaszczepiło się 2 miliony ludzi, tak? Tak zakładając, że w Polsce obecnie żyje 33 miliony ludzi, tak? Tak, czyli po dużo wyjechało, tak, no, a dużo jest zameldowanych w Polsce, no, to podejrzewam, że może żyje, zostało 33, tak, bo ja wiem, że oficjalnie 38 milionów, tak, no, ale jak 33 mieszka, no to powiedzmy, że tak się wyszczepiło naprawdę te jakoś te 6% ludzi, tak, gdy przyjmiemy, że te 2 miliony że są rzeczywiste, tak, czyli tutaj musimy powiedzieć, że sporo ludzi się już wyszczepiło, tak, już to miliony są. Ja słyszę echo w telefonie, to jest normalne, dlatego ciężko mi nieraz mówić. No inaczej się nie da. Jest to normalne, czy? Tak, jest to okay. Normalne. No dobra, to ja może ja sobie przeciszę, ale mnie i tak będzie słychać chyba, nie? Jasne. Okej, to ja mówię dalej. Okej, i teraz to wygląda tak. Nauczyciele, że wyszczepiło aż 200 tysięcy, tak? Oczywiście też według gov.pl, tak? 205 tysięcy nauczycieli rzekomo poszło pod igłę, tak? To jest naprawdę ciekawe i równocześnie przerażające, tak? Bo zanim ludzie w Polsce poszli pod igłę, to mogli trochę się zdecydować i trochę poczytać, co się dzieje za granicą, a szczególnie poza Zachodem. I poza Zachodem, że ludzie jakoś tak do tej szczepionki nie spieszą, tak? Nie spieszą się, żeby iść pod igłę, tak? Polska w Europie przoduje, tam jest na równi, tam na przykład też ze Szwajcarią, gdzie tam też taki bliski wynik jest tych wyszczepień, tylko że w Szwajcarii nie słyszałem, żeby zaczęli nauczycieli szczepić, tak? Po prostu na razie szczepią te starsze grupy i te schorowane grupy, tak? Oczywiście. Tak to wygląda. Ale Ameryka, oczywiście Ameryka przoduje, tak? Tam gdzieś jest już podanych 20 na 100, tak? To jest ze świata zachodniego. No i europejskie kraje raczej podobnie tak to wygląda. Tak? Niemcy trochę są za Polską, tak? Tam jest jakoś 7 szczepionek podanych na 100. Okej, ale to dobra. Zachód no, wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście myśli, że wszystko robi najlepiej. Ale zobaczymy teraz na przykład Japonię, tak? Japonia jest bardzo ciekawym przypadkiem. Znaczy bardzo ciekawym przypadkiem, tak? I tu się stawia wielkie pytanie na przykład to, że wiele krajów właśnie tam w Azji w ogóle nie zaczęło tak agresywnie szczepić. I Japonia dopiero chyba w lutym, jak się nie mylę, pierwsze szczepionki w ogóle dopuściła do obrotu, tak, zaakceptowała. No i tam na stan 4 marca podano tylko dopiero 0,0 czy szczepionki na 100 ludzi, tak. Tak, czyli możemy to multiplikować, tak, to potem będzie to 3 szczepionki na 10 tysięcy ludzi, tak? Znaczy, no tak, tak. To jest bardzo mało, tak? I tutaj trzeba zauważyć, tak? Japonia nie jest krajem, czy nie, inaczej, Japonia jest krajem, która była na pierwszym ogniu, tak? Znaczy, jak tam oficjalnie podają, że jak w Chinach się zaczęło, tak, to szybko to poszło do Japonii, ten wirus, tak, oczywiście. No i
i jakoś oni się nie boją, tak? Jakoś oni się nie boją i nie pędzą, tak? Nie pędzą, żeby się szczepić. I teraz musimy się zastanowić, czemu taki jest, tak? Ale może jeszcze najpierw zobaczymy, jak to w Chinach wygląda, tak? Bo przecież Chiny były tym pierwszym krajem, gdzie oficjalnie jeszcze niby to zaczęło, tak? I na 28 lutego to wyglądało to tak, że podano 3,65 szczepionek na 100 ludzi, tak? Czyli też bardzo mało, tak? Czyli Chiny się bardzo nie spieszą, tak? Nie spieszą się, tak? Chyba trzeba zakładać, że oni nie czują się zagrożeni, żeby tak pędzić te szczepionki, tak? To jest naprawdę. No a u nas, ciekawe. A u nas odpowiedź, a u nas, a teraz posłuchaj mnie kochanej, a u nas z ostatniej chwili informacja. Niedzielski, już w tej chwili chyba nie można mieć minister, tylko ludobójca Niedzielski, zamyka Pomorze. Ruszają nadal z realizacją planu nowego porządku świata. Dopiero co zamknęli, najpierw się próbowali na Podhalu stestować, jak będą reagować ludzie, potem zamknęli Mazury i okolice, a w tej chwili właśnie już jest plan jest kolejnych obostrzeń postanowiony już tak naprawdę zamknięcia Pomorza. A wszędzie, tam gdzie mówisz, poza tymi takimi rejonami największej głupoty, która teraz panuje na świecie, ludzie się nie spieszą, a u nas będą zamykać Pomorze. Pytam się dlaczego, w imię czego? Właśnie i teraz do tego wszystko dojdzie. Jest bardzo, jest tutaj, mam dużo ciekawych informacji, mi się wydaje. Przede wszystkim musimy powiedzieć, tak, że kraje jak Chiny, które mają infrastrukturę produkcyjną, mają równocześnie też infrastrukturę transportową, żeby to wszystko dostarczyć, mają surowce, mają wszystko, tak, oni by tak naprawdę mogli bardzo szybko tych wszystkich, to znaczy, że oni by mogli już może być na równi, nie wiem, z Ameryką, tak, czy nawet jeszcze dalej, tak. Japonia też nie jest biednym krajem, Japonia by też mogła nawet i sama produkować, nawet zakupić, tak, no i by też by mogła się dużo, dużo bardziej spieszyć, tak, ale jakoś się nie spieszą i to jest naprawdę ciekawe, a w ogóle ciekawe jest to, my tutaj się spieszymy, tak, na przykład, a są niektóre szczepionki tutaj z tych, te nasze zachodnie, tak, z tą nalepką zachodnią, z nalepką tej zachodniej firmy jakiejś, a one są produkowane właśnie tam gdzieś w Azji, tak, czy w Indiach, tak, to jest ciekawe, tak, i to znaczy tam się produkuje, czy część tam się produkuje, jeszcze tutaj z Łodzi się nalepia tak naprawdę nalepkę zachodniej marki, tak, no i tutaj się potem tym wyszczepiamy, czyli dosyć dobry biznes to jest dla tych wielkich firm i korporacji. Ale teraz jeszcze do Japonii, bo to jest jeszcze znalazłem coś ciekawego właśnie, czemu tak może być, czemu Japonia się nie szczepi. I to jest to tak, że w gazecie japantimes.co.jp znalazłem i oni tam piszą z takim tytułem po angielsku, teraz powiem i przetłumaczę. Japan recorded fewer deaths in 2020 for first time in 11 years. Czyli, że Japonia odznaczyła w roku 2020 mniej zgonów niż w ostatnich 11 latach, tak? To jest dziwne, tak? Wielki kraj, znaczy nawet niewielki, nie powiedzmy wielki kraj, znaczy w sensie populacji, tak? Bo tam żyje jakoś 120 milionów ludzi, jak się nie mylę, na bardzo ciasnych warunkach, wielkie miasta, tak? Oni jeszcze naprawdę dosyć mocno gniotą w transporcie publicznym i jakoś byśmy bardzo mocno musieli oczekiwać, że tam by coś straszniejszego się musiało dziać, a się jednak nie stało, tak? Czyli tutaj jak tytuł wskazuje, że mają mniej zgonów przez 2020 niż przez ostatnie 11 lat. I dalej po angielsku. The number of deaths in the nation last year decreased by 9,373 or 0.7% from a year earlier to 1,384,000, down for the first time in 11 years.
Preliminary Health Ministry Data showed on Monday, tak? Czyli, że z 9300... czekaj moment, tak, o 9373, czy o 0,7% zmniejszyła się śmiertelność w Japonii w 2020, tak, czyli umarło 1 300 000, tak, to znaczy to jest normalne, ale tak, ale o 9 tysięcy mniej niż przedtem. I to podało Ministerstwo Zdrowia, tak, japońskie, tak, no i to jest gazeta Japan Times. .co.jp, czyli chyba dosyć wiarygodne źródło, tak? No, no niby jest to oczywiście pytanie, jak to możliwe, że w czasie pandemii w takim kraju, który był pierwszy narażony, umiera mniej ludzi, tak? I w maju, jak się doczytałem, może źle się doczytałem, niech mnie ktoś poprawi, ale w maju 2020 do szkół w Japonii już dzieci wróciły, no jako że wróciły bez szczepionki, jako że odbyło bez szczepionki i szkoły są otwarte i dzieci się uczą w tych szkołach, tak. No i no oczywiście, tak, jak są takie dane, że mniej ludzi zmarło z 2020, no to może się społeczeństwo, a przede wszystkim tam Ministerstwo Zdrowia w Japonii zastanawia, no to po co nam szczepionki, tak, no skoro tak jest, to po co mamy narażać nasze społeczeństwo, tak, na jakieś niepożądane skutki uboczne. To jest jeden oczywiście z powodów, tak, a inny powód jest oczywiście taki, że w Japonii były już skandale szczepionkowe. Znaczy, zresztą u nas też tutaj były, tak, na zachodzie, tak? Tylko że jakoś my to tak, my jesteśmy jakby takie trochę fleje, tak? Też flejtuchy wobec nich, tak? My to tak trochę ignorujemy, tak? Nie bierzemy to jakoś tak jakby na poważnie, tak? No, a tam takie rzeczy są tak bardziej brane pod lupę, tak? No i bardziej pamiętane, tak? No i może to jest też jeden z powodów, czemu chcesz być po prostu ostrożnym i w Japonii, tak, no i działać odpowiedzialnie, tak, no, żeby nie narażać to jakoś całego społeczeństwa na jakieś takie możliwe skutki, tak, no bo przecież to jest nowy, to jest w ogóle nowy produkt, tak. Teraz, jak mówimy o tym, o tej śmiertelności, tak, to możemy też krótko do Europy zajrzeć, tak? Gdzie nie każdy kraj tak źle tutaj w Europie na zachodzie właśnie wyglądał, tak? I szkoda, bo w Polsce mi się wydaje, że nie znają tej strony monitoringu. To jest Euromomo, tak? To jest euromomo.eu. To jest taki monitoring europejski. Jak ludzie słuchają, to sobie mogą wpisać, bo to jest bardzo fajna strona do oglądania. To jest taki monitoring, który co czwartek zostaje aktualizowany. W południe raczej zawsze to się dzieje. I to działa od 2015 roku. I co to robi, to jest, że co tydzień od 2015, tak, niektóre kraje potem się dołączyły, co tydzień rejestruje się zgony w Europie i potem się robi taki wykres, tak, ile teraz na ten tydzień teraz ludzi zmarło, tak, i potem można porównać kraje między sobą, ile w tym tygodniu teraz ludzi zmarło w tym kraju, tak. To jest bardzo fajny ten monitoring, bo on pokazuje tak naprawdę, co się dzieje, tak? Czy jest jakaś fala, tak? Czy jest jakaś. Bo zazwyczaj jak ludzie umierają, to zazwyczaj jest to z powodu jakiejś choroby, tak? Czyli najczęściej grypy, tak? No i wtedy na tych wykresach widać taką górkę, tak? Taki pik, tak? No i wtedy wiadomo, że coś tam się trochę więcej dzieje i że ludzi po prostu więcej umiera w danym okresie, tak, często się to dzieje tam na koniec roku, tak, czyli ten jesień, zima i potem koniec zimy. I znaczy w pale górki były dawniej też, no a co jest ciekawe, że tutaj jak się tak te kraje porówna, to niektóre kraje już kiedyś wcześniej miały górki, tak, a jak się patrzy o 2020, to trzeba zaznaczyć, tak,
rzeczywiście było tak, że niektóre kraje, czy dużo krajów w Europie miało naprawdę wysoką śmiertelność, tak, strasznie wysokie górki przez tam dany okres, ten sezonowy, tak, gdzie ludzie umierają, ale równocześnie jest to ciekawe i bardzo zastanawiające, tak, że sporo krajów nie miało żadnych górek, tak? No i jak ktoś ma teraz to otwarte, to można to tak na przykład pokazać, że na przykład na Cyprze, tak? Na Cyprze tak jest to taka linia dosyć płaska, tam zbytnio górek nie ma. Znaczy to, że nie ma, że nie było jakoś 2020 jakiejś fali, żeby ludzie w tym okresie umierali. Estonia, tak? No, ale Estonia też jest dobrym przykładem, tak? Tutaj też nie ma jakoś zbytnio górki żadnej. Tu się też nic nie działo, to jest Estonii, a Estonia jest tam, może te warunki to przeżycia mają tam trochę trudniejsze, tak? Tam by się oczekiwało, że tam ludzie by nie... Znaczy tam zimno, tak? Zimno, czyli by się człowiek spodziewał, że tam na takie choroby mogą chorować. Jest Finlandia. Finlandia też ma płasko, tak? A co ciekawe to jest, że Niemcy, tak? Niemcy całe 2020 byli dosyć płasko, bez żadnych górek, tak? Czyli tak jakby w ogóle pandemii nie było. Pod koniec roku się pojawiła trochę mała górka. Może to wskazywać też na ten podobny problem, co w Polsce, czyli że dostępność do ośrodków zdrowotnych była dosyć mocno ograniczona i zaniedbana. No i przecież w Polsce też tak jakby już przyznali, że tutaj z tego powodu właśnie... Halo? No tak. Tak, słyszymy, tak. Halo? Tak, okej. Jakby z tego powodu więcej ludzi zmarło niż przez samego wirusa, tak? Tutaj te górki w Niemcach mogą być spowodowane właśnie pod koniec roku z tego samego powodu, tak? Ale dosyć ciekawe są też Węgry, tak? Gdzie też cały rok się nic nie działo i też na końcu roku jest trochę taka górka, tak? Jakby się tak patrzyło na Europę, no to w niektórych krajach nic się nie działo i to jest właśnie pytanie może raczej, czemu się w innych krajach coś działo, tak? Czemu tam były górki, tak? Taka Belgia, tak? Taka Belgia to ma tak sporo górek, czyli górki, to ja mówię, to są te piki, tak? Te, więcej ludzi zmarło, no a Belgia graniczy dokładnie właśnie z Niemcami, tak? Mają jedną granicę, no przecież wirus nie zrobi po prostu stop na granicy, tak? Tylko że idzie dalej. Czemu w Niemcach nic się nie działo, a w Belgii tyle się działo? To jest pytanie, na które może na końcu odpowiemy. Omówmy jeszcze ten cały, jednak tą całą Azję, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, co tam się dzieje. Czyli tam się jakby nie działo dużo. Ale mnie słychać dalej, tak? Tak. To pamiętaj, że to jest audycja otwarta i że jeszcze mam zamiar przynajmniej jeden telefon wykonać, a mówisz już 20 minut, także dobrze by było, słychać cię oczywiście, dobrze by było, jakbyś mógł przejść właśnie do Azji, bo o tych innych rzeczach chyba już wiemy i nawet mówiliśmy o większości. Rwiecie. Kolego, rwiecie. Właśnie w tej chwili przestaliśmy cię słyszeć. Ale może teraz chyba jest okej. Teraz jest lepiej, skupiłem, Okej. Korea jest ciekawa. Korea chyba jest na tym samym, gdzieś tam po poziomie, gdzie Japonia. Czyli Japonia... czyli bardzo niska wyszczepialność i przede wszystkim dosyć późno zaakceptowali szczepionkę. A co jeszcze jest lepiej, tak? Jest kolejna rzecz, tam akceptowali w Korei jedną z tych zachodnich szczepionek i to było potem niedawno temu, to było chyba w lutym, tak, tego było to tak, że zaszczepili parę ludzi już może w stanie pali puszczę ludzie zajeżdża. No niestety, mój drogi, nie słyszymy cię, nie słyszymy cię. Halo. Nie słyszymy cię, rwiecie. Wiem, ale ciebie nie słyszymy. Albo ustabilizujesz ten zasięg, albo chyba czas to będzie kończyć, bo nie słyszymy cię w ogóle. Okej. To po tej Korei było fajnie wspomnieć, tak, bo to jest taka ciekawa historia, tak? Może spróbujemy. Jeszcze raz spróbuj w takim razie, no.
Okej, to jest naprawdę. I jak zaszczepili w jednym ośrodku właśnie opiekuńczym tych ludzi, na następny dzień dwa ludzie zmarli, tak? No i potem ta informacja przedostała się do angielskich mediów też, że Korea wszczyna jakby badanie, czemu te ludzie zmarli, tak? Czyli to wygląda tak, że oni puścili medialnie, nagłośnili jakby to, że te dwa ludzie, oba ludzie zmarli, tak? Czyli jakbyśmy teraz puścili w TVP, tak, czy w polskich mediach, że tutaj po szczepionkach ludzie zmarli, a w Polsce przecież chyba tak się stało, że tam na następny dzień jakoś 9 ludzi w Polsce zmarło, tak, bo po tej jednej szczepionce, tak? Czyli jakby takie coś zostało puszczone, że 9 ludzi zmarło po szczepionce, to by tam w Polsce chyba już na następny dzień się nikt nie poszedł się szczepić, tak? Czyli Korea Południowa to jakby zrobiła, tak, że dała tą, wpuściła tą informację w media, tak, że tu dwa ludzie zmarli po szczepionce. No i mi się wydaje, że to ma na celu po prostu pokazać swojemu społeczeństwu, no, że to jest jednak niebezpieczne, tak? Oczywiście zaakceptowali te szczepionki, tak, żeby nie byli nazywani tam płaskoziemcami i że oni są tam jakimiś tam takimi tam, jak się to jeszcze mówi, no po prostu płaskoziemcami, tak? Zaakceptowali, wszystko fajnie, tak? No ale jednak dali tą informację tutaj, jednak jest to, mimo tego, że te ludzie byli chorzy, którzy zmarli, tak? Nie musieli koniecznie umrzeć akurat, ale podejrzewam, że to się też przyczyniło, tak? Ale taka informacja została puszczona. No i podejrzewam, że te takie informacje nie będą sprzyjać temu, żeby ludzie na przykład tam w Korei Południowej, że poszli szczepić. Tak? No właśnie, a ja uzupełnię tę wypowiedź raportem z niemieckiego, częścią raportu, wycinkiem z niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, czy jak to się tłumaczy. Uwaga, do najczęstszych chorób towarzyszących osób zmarłych należy nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca lub przewlekła choroba płuc. Zmarli na COVID-19 mieli średnio 3 schorzenia. 20% wykazywało chorobliwą otyłość. Większość analizowanych pacjentów zmarła w szpitalu. Mediana wieku to, uwaga, 83 lata, a 75% zmarłych miało więcej. 75% zmarłych miało więcej niż 76 lat. 19 luty 2021 rok. Termin, data tego raportu. Tak. To się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza i to jest ciekawe, tak, mimo tych informacji, co my tu mamy, to mimo to, nie wiem, tak, ludzie lecą się szczepić i to przecież w liczbach milionowych, tak, no bo już sporo ludzi poleciało, tak, pomimo to, że takie informacje są, tak, jakoś wygląda to na to, że tam w Azji jakoś tam te służby zdrowotne są trochę jakby bardziej tacy ostrożni, tak, ostrożni, odpowiedzialni, tak, no, nie wiem, nie ryzykują tak jakby całym społeczeństwem, a jeszcze najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, tak, to jest to, czemu w Chinach, tak, stosujesz się szczepionkę konwencjonalną, tak, a tutaj na Zachodzie stosuje się szczepionki nowej generacji, tak? Czyli szczepionki tak naprawdę no, nieprzebadane, tak? No, nie było to nigdy na rynku jako szczepionka, tutaj ta technologia nie była na rynku u nas na Zachodzie, tak? Tak naprawdę pytanie jest w ogóle, czemu my tutaj na Zachodzie, jak już chcemy iść tą drogą, powiedzmy, żeby ludziom dać tą szczepionkę, tak jak na grypę na przykład, nie? To pytanie jest, no, czemu się nie zrobiło takiej tradycyjnej szczepionki, tak? Konwencjonalnej, tak? Na technologii tej, że używamy, ten otoczkę, znaczy białkową otoczkę martwego wirusa, tak? Taką jak w Chinach. Tylko używamy właśnie szczepionki nowej generacji, które polegają na kodzie genetycznym, tak? To jest pytanie, tak? A to jest poważne pytanie, tak? Wygląda na to, że Chiny chcą jakby też, znaczy my tutaj tak na te Chiny nieraz nadajemy takie negatywy, tak?
Ale tutaj jakby Chiny też tak trochę jakby byli trochę ostrożni co do tego wyszczepiania, tak? Stawili na technologię jakby tradycjonalną, tak, starą. W Rosji trzecia szczepionka, nie ta pierwsza, ta słynna nie, tak, ta słynna nie, no bo ta słynna to jest tak, jak ta na Zachodzie, tak. W Rosji trzecia szczepionka, którą dopuścili, to jest właśnie też szczepionka tradycjonalna. I ciekawe, co tam będzie się działo, czy potem zmienią jednak narrację i będą chwalić tą inną, tak. Znaczy oczywiście to jest też tak, że szczepionki tradycjonalne robią skutki uboczne, czy mogą zrobić, tak, na przykład szczepionki na świńską grypę, to pokazało kilka lat temu, które spowodowało ona narkolepsję, tak? No, ale tak czy inaczej w tych można wykluczyć, w tych tradycjonalnych szczepionkach można wykluczyć pewne inne problemy, tak? A w tych nowych szczepionkach to no, tak naprawdę wszyscy wiemy, że to nie jest przebadane, nie były badania robione, tak? I rzucamy jakby całe społeczeństwo eksperyment, tak? Szczególnie tutaj na Zachodzie, tak? A Chiny akurat tego nie robią, tak? Tutaj trzeba naprawdę dać wielki plus Chinom, tak? To jest to jest wielkie pytanie, tak? No, zawsze nikt sobie nie zadaje tego pytania, tak? Ani lekarze w Polsce, tak? Ani nauczyciele, tak? No przecież to wystarczy, przecież chyba są pisemni, tak? Umiem czytać, tak? Po angielsku, bo też trochę umiem, tak? To mogą zobaczyć, co się dzieje, tak? Poza granicami Zachodu. Czy Zachód to nie jest jakoś, nie wiem, jakby to powiedzieć, jedyny bastion, tak? Który istnieje na tym świecie, tak? Jest reszta świata, tak? No nie wiem, 3/4 czy 4/5 społeczeństwa żyje poza światem zachodnim, jako żyje, tak, i przeżyło, tak, już funkcjonuje, tak. Poza tym Turcja też decydowała na chińską szczepionkę, tak, no i Turcja jest poważnym krajem, tak. Oni mają przecież poważnych ludzi, no i nie ma się co wyśmiewać z Turków, tak, to jest silny naród. Oni mają wykształconych ludzi, oni mają poważnych ludzi, oni umieją rzeczy budować, tak, oni kraj dosyć dobrze rozbudowali, mają też metro, które jedzie tam przez kanał Bosfora. Tak czy inaczej, nie o to chodzi, znaczy chcę pokazać, że to jest też społeczeństwo, które trzeba docenić, tak? Docenić, no i oni jakoś nie chcą rzucić społeczeństwa na jakąś nową technologię, no tylko szybko się prezydent... Ciężko ci jest wejść, mój drogi, ciężko ci jest wejść między... Halo. Ciężko ci jest wejść między oddech. Musimy kończyć, bo mam jeszcze jeden telefon, a mamy 21:43. Dzięki za te wszystkie informacje. To tylko na zakończenie. Mogę jeszcze na zakończenie. Ale dosłownie 30, posłuchaj, 30 sekund i naciskam czerwoną słuchawkę. Dobra. Niech się ludzie zastanowią, jak się rozpoczęło to wszystko w Wuhan, tak? To tam mieli parę tysięcy zakażeń, a równocześnie były zakażenia w Szanghaju, w Pekinie, tak? No i tak naprawdę lockdown był tylko w tym w Wuhanie, a tak naprawdę tam gdzieś to znikło, tak? Niech się ludzie na tym zastanawiają, jak... Nie mówię o tych, co słuchają, bo te, co słuchają, to wiedzą trochę o co chodzi, ale jak już rozmawiają, no to jak to mogło tak sobie zniknąć, to nie wiem, czym to znikło, mają, czy czymkolwiek. No a przecież, a potem jeszcze dowiedzieli, że jeszcze istnieją te bezobjawowi nosiciele, tak, niby tego wirusa, tak? No bo wie pan, zawsze ktoś może powiedzieć, no bo oni mogli tych ludzi tam wyłapać, tak? Mogli ich wyłapać tym tracing up i tak dalej, no i tam mierzeniem termometra, tak? No ale ktoś był bezobjawowy i się go nie wybadało niby testem, no to jak? No to jak ich można było wyłapać, tak? No to, to jest dosyć niemożliwe, tak? Niech to pytanie jest, niech się ludzie zapytają, tak. Jak to znikło, tak? Niech to pytanie pozostanie otwarte. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam, życzę miłego weekendu, spokojnego. Tak, dziękuję, że pan wysłuchał. Cześć. I słuchacze, pozdrawiam wszystkich. No, trzymajcie się. Proszę państwa, jak widzicie, daje się wypowiedzieć. Co niektórzy mają bardzo dużo do powiedzenia. Całe szczęście, że mądrych rzeczy. Ostatni telefon już dzisiaj, no bo mamy taką, proszę państwa, godzinę. Więc dzwonię teraz do człowieka, do Piotra. Piotr nasz głosowicz, słuchacz, powie nam tutaj o, drodzy państwo, czym nam powie Piotr? Ano, wpływ propagandy na podświadomość i duszę ludzi. Jak nie dać się propagowaniu i programowaniu na apatię i bezsilność? Jeżeli oczywiście nie usnął jeszcze, bo być może Piotr prowadzi zdrowy styl życia,
ewentualnie może w sobotę musieć wstać rano do pracy. Umawialiśmy się na ten telefon jakąś godzinę temu, no ale niestety wyszło jak wyszło, więc może się okazać, że Piotr tego telefonu nie odbierze, a jeśli go nie odbierze, to nic się nie stanie, bo na pewno do tego tematu wrócimy. Nie będzie, moi drodzy. Wykaże się dobrą wolą i poczekam, aż nas rozłączy sama sekretarka. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to ja już nie będę rozkręcał dzisiaj tego programu i prosił o telefony od Was. Spróbujemy na wtorek. Co, komu tu Andrea odpowiada? Tak, myślę, że wystarczająco dużo daliśmy czasu Piotrowi. Nie dało dziś rady, za to chyba jesteście zadowoleni z poprzednich przedmówców. Mnie dzisiaj Katarzyna w szczególności rzuciła na kolana. Jest to wspaniała osoba i dzięki takim osobom wiem, że ta nasza praca ma sens. 20 marca, proszę Państwa, idziemy jako Watacha, jako podmiot, jako tożsamość Watachy, Głosu Obywatelskiego w marszu w Warszawie. Jeśli jesteście członkami Watachy, zapraszam Was, przyjedźcie ze swoimi koordynatorami. Załatwiam koszulki z logiem na plecach Watachy Głosu Obywatelskiego i na piersi z mniejszym logiem, także dla swoich te koszulki będą rozdane. Jeżeli między nami są ludzie, którzy nie są w Watachach, nie są zrzeszeni, nie miejcie pretensji, nie znamy Was. Mimo Waszych szczerych chęci nie możemy Wam zaufać. Takiej koszulki nie dostaniecie, bo może się okazać, że wśród takich ludzi będą prowokatorzy, którzy w naszych koszulkach będą chcieli nam zaszkodzić. To, co powiedziała Kasia. Namnożyło się ataków i nie mówię tu tylko o domorosłych youtuberach, którzy wszyscy jak jeden mąż mają albo resortową przeszłość, albo przeszłość przynajmniej współpracowników i na co są dokumenty, więc nawet nie będziemy się odnosić do ich komentarzy czy do ich wściekłych ataków na nas. My idziemy dalej, tak jak powiedziałem, mają za słabe paluszki, nasza lokomotywa się rozpędzi do takiej prędkości, że sami poodpadają. Także tak to bywa, nie przejmujemy się tym. W każdym razie zapraszamy, dlaczego idziemy w tym marszu? Ano dlatego, że tak jak powiedzieli nasi pierwsi goście dzisiaj, Ewa i Wojtek, musimy być wszędzie. Jest grupa ludzi, którzy uważają, że w ten sposób chcą się zrealizować i to są nasi zwolennicy. Musimy pokazać rządzącym, że nie będziemy siedzieć cichutko w domu. Taka jest narracja. Ja nie mówię, żeby się wystawiać na strzał, żeby być straceńcem, żeby być awanturnikiem, ale też nie słuchajmy tych wszystkich, jak to się mówi, zadaniowanych ludzi, którzy najchętniej by nas zamknęli w domu i to jeszcze w słoiku. I tam sobie róbmy co chcemy. Nie, jesteśmy wielopłaszczyznowi, idziemy po Polskę. W jaki sposób to zrobimy, to się jeszcze okaże, ale na pewno będziemy mieli podstawy. Ludzi, których znamy, ludzi, którzy są moralnie wartościowi, ludzi, którzy są bardzo, proszę Państwa, mocni intelektualnie. I na dowód tego jeszcze wrócę. W piątek przyszły, za tydzień, jeśli się nic nie wydarzy, Zbyszek Modrzejewski przyjedzie z panem, profesorem, doktorem habilitowanym Zbigniewem Wrzesińskim. I to będzie początek serii spotkań z prawdziwymi profesorami tu na antenie Głosu Obywatelskiego, bo ci ludzie swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i wreszcie swoim autorytetem chcą wesprzeć ideę Głosu Obywatelskiego i ideę Watach Głosu Obywatelskiego. Uważają, że to są te właśnie działania, te ruchy i ten sposób prowadzenia walki i chęci odzyskania naszej Rzeczpospolitej właściwy. Niech to będą dla Was pewnego rodzaju przykłady, niech to będą dla Was pewnego rodzaju dowody, że idziemy właściwą drogą. A cała reszta, która próbuje się pod nas podłączyć, która próbuje nas zdublować, splagiatować bądź krytykować, nie w sposób konstruktywny, bo krytyka jest zawsze bardzo konstruktywna, ona zawsze buduje, ale w sposób wręcz już nie wymagający komentarza, dlatego że to jest tak płytkie i małe. No, ja nie jestem przecież człowiekiem o cienkiej skórce i delikatnym, ale po prostu w stosunku co do większości ręce mi opadają. Niech sobie popatrzą, jak należy tworzyć prawdziwy ruch Polaków.
Możecie sobie na to popatrzeć, możecie sobie działać, zakładać, co chcecie, tworzyć ekosystem, ale nie wchodźcie nam w drogę i nie próbujcie robić nic naszego kosztem, bo naszym kosztem, bo drodzy Państwo, kleszcze się wycina, potem rzuca do ognia. To tyle, co chciałem powiedzieć. Nie mogłem sobie odmówić tej mojej końcowej przemowy. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Te dwa programy, które były świetne. Dziś były świetne programy. Może to był taki dar od losu, że się to wszystko tak poukładało. Właśnie dlatego, że ten los nas dojeżdża. One będą wrzucone do Głosu Obywatelskiego i tam sobie obejrzycie. Ale Waszym obowiązkiem jest teraz przesyłać te programy, pokazywać je dookoła. Ze względu na to, nie ze względu na to, że się bardzo wszyscy przy nich napracowaliśmy, ja i moi goście, bo wiecie, że takie programy się nie rodzą z minuty na minutę, ale dlatego, że one są tak właśnie wartościowe. Przemycamy treść. Treść jest straszna, ciężka, treść jest ciężkostrawna, ale ta treść niesie wartości odżywcze. Jak już przetrawimy, to wszystko będzie szło w zdrowie, w moc i w mądrość. Czego Wam życzę? Spokojnego weekendu, w poniedziałek programów nie będzie, bo odwracam trochę kolejność ze względu na moją wizytę w Lublinie i dwa wywiady, dwa programy z naszymi wspaniałymi literatami. Także w poniedziałek programu nie będzie. Proszę mnie nie namawiać, jeśli tu oglądają tacy, którzy chcieliby wystąpić. Będzie wtorek, będzie środa. Choć co do środy, też mam jeszcze pewnego rodzaju plany, ale będę musiał zostać raczej w Radomiu. Dlatego prawdopodobnie nie ja. Postaram się poprosić Watachę. Ja się nie pojawię na rozprawie dowódcy w sądzie warszawskim, dowódcy z 24, bo po prostu nie przestawię sobie tygodnia aż tak. A poza tym, drodzy, widzieliście, co się dzieje. Watacha robi nie tylko coś dla ciała, ale i dla ducha. To jest 13, 20. Namawiam wszystkich do pojechania na marsz. Ludzi, którzy są z nami w Watachach, do tego, żebyśmy poszli łącznie, pokazali siłę, poszli pięknie, dumnie, w jednakowych koszulkach, pokazali tę moc i zaistnieli, pokazali, że taki ruch jest, bo jak będziemy siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, to inni będą zamiatać i nas cały czas będą zamiatać do kąta. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się czołem.